Ja się urodziłam w 1986 roku. Moja mama jest Żydówką z obu stron. Mój tata jest z rodziny polskiej, katolickiej, ale świeckiej, to znaczy katolickiej w sensie tradycyjnym. Nigdy dla nich religia nie była ważna. Dla mojej mamy bardzo ważna była tożsamość żydowska, może nie tyle religia, ale kultura i taka samoświadomość. I jak podjęli decyzję o staraniu się o dziecko, to omówili sprawę tego, jak wychowywać dziecko i moja mama powiedziała, że zależy jej na tym, żeby dziecko wychować po żydowsku. Mój tata powiedział, że mu nie zależy, żeby wychowywać w inny sposób i że też dla niego ta kultura żydowska jest ciekawa. Także taką decyzję podjęli wspólnie. To był taki czas mojego dzieciństwa, kiedy to środowisko żydowskie bardzo się prężnie rozwijało po takim zwinięciu się powojennym i po 68 roku. Także rzeczywiście to życie żydowskie już było. Nie była to tylko kwestia tego, co robimy w domu, ale też różnych aktywności środowiskowych. Jeździłam jako dziecko w czasy rodzinne. Wtedy zaczęła w Polsce działać Fundacja Laudera. Jeździłam do Śródborowa, do TSK Rzetu z rodzicami. Pamiętam, że czasem tam z moją mamą siedziałam większość wakacji, a tata nocował z nami, ale dojeżdżał do pracy, więc pamiętam, że brał tam jakieś menażki tylko z jedzeniem ze stołówki. A później właśnie zaczęły się obozy Laudera. Pierwszy był w Zaborowie, a później były w Rychwałdzie i w Rychwałdzie były dwa razy do roku najczęściej, aż do czasu, kiedy miałam mniej więcej 12 lat. I najczęściej jeździliśmy, tam były różne turnusy, były turnus młodzieżowy, był turnus dla dzieci Holokaustu, był turnus rodzinny, no i myśmy najczęściej jeździli na teren rodzinny, chyba że ze względów logistycznych akurat nam nie pasował, to zdarzyło się chyba raz, że byliśmy na młodzieżowym i to też jakby nie był problem, to nie były takie sztywne te ramy. Na obozach Laudera ja to wspominam jako takie bardzo, bardzo miłe wakacje. Myśmy tam mieli trochę zajęć, ale nasi rodzice też mieli zajęcia, więc w sumie mieliśmy takie poczucie niezależności trochę i swobody. Mieliśmy cały teren hotelu, to były trzy budynki, w jednym była stołówka, w jednym była synagoga, a w trzecim chyba były tylko pokoje mieszkalne. Mieliśmy tam różne zajęcia, były tam modlitwy, były tam szabaty, była kuchnia koszerna. Były tygodnie mleczne i mięsne. I potem podczas ostatniego chyba z tych obozów przygotowywałam się do bat mitzwy, ale to do tego dojdziemy. Jak też miałam 3 lata, to moi rodzice wraz z rodzicami osób mniej więcej w moim wieku postanowili założyć przedszkole żydowskie. To było początkowo 5 dzieci. Było to w ten sposób po prostu, że osoby, moi rodzice i ich znajomi ze środowiska żydowskiego zastanawiali się, gdzie posłać dzieci do przedszkola. No i uznali, że dobrze by było, gdyby było przedszkole żydowskie w Warszawie. Zaczęli szukać jakichś funduszy, jakichś środków. I wtedy dla Fundacji Laudera pracował Michael Szudrich, obecnie rabin naczelny Polski. I jakoś przez niego chyba Kostek Gebert, który był też tatą jednego z pierwszych dzieci przedszkolnych, a może Gouda Tencer, która była z kolei mamą jednego z pierwszych dzieci przedszkolnych, jakoś po prostu poprzez znajomości udało się otrzymać pieniądze i takie zdolności organizacyjne do tego, żeby to przedszkole powstało. Także jak miałam 3 lata, przedszkole zostało otwarte. Na początku ono było na parterze takiego domku jednorodzinnego z ogrodem, ale to był tylko pierwszy rok, więc ja to tak pamiętam bardzo słabo, kilka mam wspomnień z tej pierwszej lokalizacji. W pierwszym roku było nas 5, ja i 4 chłopców, ale potem dochodziły dzieci, jak kończyłam to przedszkole, ono się po roku przeniosło na bagatelę do prywatnego mieszkania w ogóle jednego z rodziców.
które miał po swojej mamie. I w tym prywatnym mieszkaniu to przedszkole było, potem były dwie grupy. Jak skończyłam i chyba rok po tym, jak je skończyłam, to ono się przeniosło na twardą do budynku, gdzie działała gmina żydowska. Także tam, gdzie jest teraz, na Wawelberga się przeniosło jeszcze kilka lat później. W przedszkolu żydowskim od początku obchodzone były święta żydowskie. Nie było tam wtedy kuchni koszernej, bo było to, no, domyślam się, i kosztowne, i trudne logistycznie, a też nikt z nas nie był religijny. Myśmy w domu też obchodzili święta żydowskie. Nie obchodziliśmy szabatów, nie obchodziliśmy też świąt żydowskich w takim sensie bardzo religijnym. Natomiast zawsze się spotykaliśmy, jedliśmy potrawy, rozmawialiśmy o tym, skąd jest to święto, i w przedszkolu jakby było podobnie. Chodziliśmy też do synagogi z rodzicami. Byłam chyba pierwszy raz w synagodze, jak miałam jakieś pół roku, po prostu podczas święta najbliższego, które tam przypadało po moim urodzeniu. Chyba to było Jom Kippur. Także tę przestrzeń synagogi też tak znam właściwie od urodzenia. Dobrze, to synagoga Nożyków na Twardej. Była, no, wtedy jedyna zresztą działająca. Także w przedszkole żydowskie wspominam bardzo, bardzo miło. Było kameralnie, więc też na dużo rzeczy jakby się miało wpływ, były do ustalenia. Mam kontakt w sumie z osobami stamtąd do dzisiaj. Nie jest tak, że się bardzo przyjaźnimy, ale mamy się znajomych na fejsie i mniej więcej wiem, co tam u nich słychać. Planowaliśmy jakieś nawet spotkanie po latach, ale życie nas przerosło i nikomu nie pasował ten sam termin i się jakoś rozeszło po kościach, ale jakiś tam kontakt ze sobą mamy. Potem w roku, kiedy szłam do szkoły, jeszcze nie było szkoły Laudera, bo to właśnie był ten moment, kiedy przedszkole się przenosiło na Twardą. I ja poszłam do szkoły muzycznej, co zresztą było dzięki przedszkolu żydowskiemu, gdzie mieliśmy zajęcia z panią Ulą Smoczyńską-Natman. Ona wtedy była, no, takim wielkim autorytetem w dziedzinie nauczania muzycznego, umuzykalniania dzieci. Prowadziła w domowym przedszkolu zajęcia muzyczne w programie telewizyjnym i właśnie Gouda Tänzer załatwiła, żeby ona uczyła w przedszkolu żydowskim. Podobno pani Ula powiedziała, że przecież ona nie jest Żydówką, nic nie wie na ten temat, a Gouda jej powiedziała, że nic nie szkodzi i że może się nauczyć tych żydowskich piosenek, a ważne, że jest dobrą profesjonalistką. No i pani Ula, rzeczywiście te zajęcia z nią były świetne. Bardzo je lubiłam i pani Ula powiedziała moim rodzicom, że powinnam się edukować dalej muzycznie. Więc to właściwie było powodem, dla którego poszłam do szkoły muzycznej. Moja rodzina w ogóle ze strony mamy jest rodziną muzyczną, jak to pewnie wyjdzie, jak będziemy mówić trochę o historii rodziny. Moja mama nie zajmuje się muzyką zawodowo, ale chodziła do szkoły muzycznej. Moja ciocia się zajmuje muzyką zawodowo. Także ja od dzieciństwa chodziłam na koncerty. Natomiast rodzice jakoś, no, nie planowali sami z siebie mnie posyłać do szkoły muzycznej, tylko było to, że tak powiem, zainspirowane właśnie przez nauczycielkę rytmiki z żydowskiego przedszkola. Także poszłam do szkoły muzycznej i jak szłam do drugiej klasy, czyli rok po ukończeniu przedszkola, to wtedy otworzyła się szkoła Laudera żydowska. Natomiast, no, ja wtedy już byłam w tej edukacji muzycznej, także nie chciałam zmieniać szkoły i iść, ale wiem, że niektórzy właśnie koledzy, koleżanki z przedszkola, nawet z mojego rocznika, jakby jeszcze się przenosili wtedy przy powstawaniu szkoły. Także dalszą edukację już miałam nieżydowską, ale oczywiście nadal chodziłam z rodzicami do synagogi, obchodziliśmy święta żydowskie i
postanowiłam przystąpić do bat mitzwy. Moja bat mitzwa była w ogóle druga w Polsce po wojnie. Pierwszą miała Judyta Nekanda-Trepka, starsza ode mnie o chyba 2 lata. Znajoma ze środowiska, też razem jeździłyśmy do Rychwałdu właśnie na te obozy rodzinne żydowskie. A moja była druga. Wtedy Michael Schudrich, tak jak mówiłam, pracował w Fundacji Laudera. Ja go znałam dobrze z obozów Laudera, ale też z synagogi. Chciałam, żeby to on mnie przygotował do bat mitzwy, natomiast on w tym czasie został przeniesiony do Stanów z powrotem. Nadal pracując w Fundacji Laudera, a tutaj rabinem naczelnym był wtedy rabin Joskowicz. A jako takim reprezentantem Fundacji Laudera w Polsce rabin Jona Buchstein. Więc oni mnie trochę przygotowywali, ale ponieważ zależało mi na tym, żeby Michael też jakiś w tym miał udział, to jak przylatywał do Polski, to też mieliśmy trochę zajęć i był też przyleciał na samą bat mitzwę. Bat mitzwa była na Twardej. W synagodze. Pamiętam, że też była z tego powodu jakaś awantura, to może za dużo powiedziane, bo nikt nie chciał robić awantur w takim ważnym dniu, ale była dosyć nieprzyjemna sytuacja, bo ja się przygotowywałam do tego, żeby czytać Torę, czytać parszę. Tradycyjnie ten, kto przystępuje do bar mitzwy, do bat mitzwy, czyta po prostu fragment Tory wypadający na dany dzień i robi to w synagodze z bimy. Więc ja się przygotowywałam, natomiast w trakcie przygotowań okazało się, że rabin Joskowicz się nie zgodził, że ze względu na to, że jestem kobietą, a to jest ortodoksyjna synagoga, no to nie powinnam tego robić. Także w końcu za mnie przeczytał to znajomy rodziny Piotr Paziński, który zresztą, jak miałam 10 lat, to założył z moją mamą i z Kostkiem Gebertem czasopismo żydowskie Midrasz. Miesięcznik, a potem dwumiesięcznik. Także był on też moim dobrym znajomym, też jeździł zresztą do Rychwałdu i właśnie przejął jakby tę moją rolę. Ale potem było w Białym Budynku na Twardej, sąsiadującym z synagogą, była taka, no, bankiet, można powiedzieć, poczęstunek był i ja wtedy tam właśnie wygłaszałam Dwar Torę, czyli taki komentarz do tej danej porcji Tory na dany tydzień, co też tradycyjnie się robi w synagodze, ale właśnie ze względu na decyzję rabina Joskowicza ja to robiłam podczas poczęstunku. Potem po mnie bar mitzwę mieli różni moi koledzy z przedszkola, którzy byli trochę młodsi. Szymek Gebert, a potem Gabriel Krajewski. I oni właśnie już mieli możliwość czytania swoich parsz w synagodze, a z kolei te uroczystości takie poczęstunkowe mieli w jakichś wynajętych salach, bo też już bardziej się to skomercjalizowało przez te kilka miesięcy. Co dalej mogę powiedzieć? Tak jak mówiłam, ostatni obóz Laudera to był ten, który się przygotowywałam do bat mitzwy. Później padła decyzja o ich zamknięciu i nie odbywały się przez bardzo długi czas. Potem zostały wznowione w Wiśle, ale to już jak byłam dorosła i nigdy tam nie pojechałam. Natomiast kontynuowaliśmy w domu. Ja w ogóle, tak jak wspominałam, w naszym domu nie było tradycji robienia szabatów, tylko te większe święta. Ale w przedszkolu żydowskim pamiętam, że co piątek dostawaliśmy każdy z nas trochę ciasta na chałkę i każdy mógł sobie we własnym kształcie ją wyrzeźbić. To było małe przedszkole, więc to było dużo łatwiejsze organizacyjnie, niż gdyby to próbować robić teraz. No więc powstawały różne jakieś kwiatki, ale też transformersy i inne takie rzeczy. I po południu dostawałyśmy, każdy dostawał swoją chałkę do domu.
Więc ja powiedziałam rodzicom, że chciałabym, skoro tak dostajemy chałkę i uczyliśmy się oczywiście też o szabacie w przedszkolu, że chciałabym, żebyśmy obchodzili szabaty w domu. I rzeczywiście zaczęliśmy wtedy obchodzić szabaty i tak obchodzimy je do dzisiaj. Ja w swoim domu, a rodzice w swoim. Mniej więcej co drugi tydzień się spotykamy na szabacie. Zwykle ja z moją rodziną przychodzimy do moich rodziców, a co drugi tydzień obchodzimy osobno albo jeszcze z innymi znajomymi czy kimś. Także też zasługą przedszkola żydowskiego było to, że zaczęliśmy obchodzić szabaty. Nie obchodziliśmy ich w sensie religijnego przestrzegania całego szabatu. Ja zresztą chodziłam do szkoły muzycznej i w sobotę miałam też jakieś zajęcia z orkiestry, więc to nie było możliwe logistycznie. No ale w piątek zawsze siadaliśmy razem przy takiej bardziej uroczystej kolacji. Zapalaliśmy świece, mówiliśmy błogosławieństwa, jedliśmy chałkę, jedliśmy jakieś potrawy, może nie tyle tradycyjnie szabatowe. Ogólnie co u nas w domu się wytworzyła jakaś taka tradycja szabatowa. Na przystawkę zwykle były śledzie i są zresztą do tej pory. Mój mąż jest ich wielkim miłośnikiem. A na drugie danie musiał być makaron, co wynikało z tego, że ja po prostu w wieku przedszkolnym nic nie jadłam poza makaronem z ketchupem albo potem ewentualnie z pesto. No i rzeczywiście najbardziej lubiłam makaron. No i żeby ten szabat był taki miły, to w piątek był zawsze makaron na kolację i teraz w sumie też zawsze robimy makaron na szabat, także to jest taka nasza prywatna, rodzinna tradycja. Zawsze też był deser, rodzice zawsze pili wino. Więc była to zdecydowanie taka bardziej uroczysta kolacja. Często przychodziła do nas siostra mojej mamy, ciocia Dorota Schwarzman. A czasem też jacyś inni znajomi. Czasem myśmy chodzili do znajomych ze środowiska żydowskiego. Także były to też taki czas na spotkania towarzyskie. Potem jak byłam w takim wieku, powiedzmy, wczesnonastoletnim, no to często graliśmy w jakieś gry wspólnie. Teraz się staramy nie używać tak telefonów dużo w czasie tej kolacji jak zwykle, tylko mieć taki rzeczywiście czas bardziej rodzinny. A w sobotę już właściwie normalnie na śniadanie zwykle jedliśmy i teraz też często jemy takie grzanki, tosty francuskie z chałki, no bo zostawała ta chałka, nigdy w szabatę jej całej nie zjedliśmy, więc obtaczaliśmy ją w mleku i w jajku i smażyliśmy, więc to była taka tradycja szabatowego poranka. Teraz często też robię do tego kaweinkę, którą mój synek uwielbia i to jakby też jest taki element szabatowy nasz rodzinny. Ale natomiast dzień szabatowy już był, już sobota była już normalna. Często pracowaliśmy, czasem jechaliśmy na jakieś wycieczki czy odpoczywaliśmy, ale nie było już takich elementów tradycyjnych. Nigdy też nie obchodziliśmy hafdali, no pewnie właśnie dlatego, że ten szabat jakby się tak naturalnie rozpływał gdzieś w okolicach sobotniego poranka i jakby kończenie go hafdalą no byłoby takie mało szczere. Potem do liceum, do podstawówki chodziłam muzycznej, takiej łączonej, że mieliśmy przedmioty razem muzyczne i ogólnokształcące, natomiast do liceum poszłam osobno do pierwszego społecznego na Bednarską, a osobno do popołudniowej szkoły muzycznej. I na Bednarskiej było dosyć sporo osób ze środowiska żydowskiego. Tam też poznałam kilku moich takich przyjaciół, których właściwie znam do tej pory, którzy wtedy byli aktywni w puszu. Ja na pusz byłam trochę chyba za mała, trochę jakoś nie miałam poczucia, że to jest moje miejsce, więc nigdy się nie zapisywałam. On też w momencie, kiedy osiągnęłam wiek taki nastoletni, kiedy mogłabym się do niego zapisać, to już właściwie widać było, że się zwija. Mieli jakieś problemy organizacyjne i finansowe i tak dalej, więc jakoś mnie nigdy do tego nie ciągnęło. Może też dlatego, że w przeciwieństwie do większości osób ze środowiska żydowskiego, jakby miałam to zaplecze żydowskie w domu, tak? To żyłam w tym środowisku żydowskim i w tej tradycji żydowskiej od urodzenia i nie miałam potrzeby jeszcze w życiu takim nastoletnim towarzyskim do dodatkowego tego pogłębiania na jakichś spotkaniach towarzyskich. Natomiast właśnie na Bednarskiej się zakolegowaliśmy z kilkoma osobami aktywnymi z tego puszu.
Na Bednarską też chodził mój mąż ówczesny, tylko on był 5 lat starszy, więc myśmy się jakby, jeśli chodzi o szkołę, to się minęliśmy, ale zaprzyjaźniliśmy się z tymi samymi osobami. Ja z 3 lata starszymi ode mnie, a on z 2 lata młodszymi od siebie. I to właśnie były te osoby ze środowiska żydowskiego. Mój mąż jest w ogóle z rodziny, w sumie podobnie jak ja, też jest Żydem po swojej mamie, która była z rodziny żydowskiej, chociaż świeckiej, żydowskiej, a ze strony taty z rodziny polsko-katolickiej. Z tym, że u niego się jakoś inaczej rozłożyły te proporcje, jeśli chodzi o rodziców, i jego rodzice postanowili odwrotnie do mnie, to znaczy ojciec powiedział, że dla niego ważna jest tradycja polska, mama powiedziała, że ona i tak no, jakby tradycji żydowskiej nie zna za bardzo, bo jej rodzina była bardzo zasymilowana i że dla niej to nie jest ważne i postanowili go wychowywać raczej po katolicku, z tym, że no takie katolicku raczej świecko, ale ochrzcili go i miał pierwszą komunię. Także mimo jakby podobnej sytuacji wyjściowej, to on, ja go ze środowiska żydowskiego nie znałam. Tylko dopiero znałam, co ciekawe, on ma siostrę starszą od siebie o 9 lat. Więc jak ja byłam dzieckiem, to ona już była nastolatką i była nastolatką taką zbuntowaną. I w ramach tego buntu nastoletniego ona właśnie jakby wróciła do korzeni żydowskich, tak? Powiedziała, że nie chce z wiarą katolicką mieć nic do czynienia i zaczęła jeździć na te obozy żydowskie. Więc ja znałam tę jego siostrę, a jego samego nie znam, no bo on wtedy był jeszcze małym dzieckiem i z rodzicami razem się żydowsko nie udzielał. I dopiero przez tych naszych znajomych licealnych myśmy się poznali na jakichś tam imprezach, a później też razem zakładaliśmy ZUM, czyli Żydowską Ogólnopolską Organizację Młodzieżową, która powstała w miejsce właśnie zamkniętego Puszu. No i my przez tych wspólnych znajomych jakoś zaczęliśmy się spotykać. Ja wtedy miałam 19 lat, on 24. I chyba tyle. Myśmy się pobrali, pobraliśmy się kilka lat później. Dzieci wychowujemy po żydowsku, ale na przykład mąż powiedział, że zależy mu na tym, żeby nie obrzezać naszego syna i jakby uznałam to, że rzeczywiście ma takie prawo, więc wychowujemy je w tradycji żydowskiej, obchodzimy szabaty, obchodzimy święta, ale na przykład do synagogi chodzę raczej ja, czasem biorę dzieci ze sobą, a mąż raczej nie, ale szabaty obchodzimy wspólnie, święta te takie rodzinne, czasem do gminy chodzimy na przykład na seder albo na Nowy Rok i wtedy mąż z nami idzie. Natomiast w synagodze no czasem idzie, ale raczej tak dla towarzystwa, nie jest to ewidentnie jego miejsce. Mamy dwójkę dzieci. Starszy synek Dawid ma w tej chwili 6 lat, a młodsza córeczka Maja ma 2,5. Jak Dawid się urodził, ja w ogóle studiowałam potem grę na skrzypcach po tej szkole muzycznej i jak Dawid się urodził, to byłam dosyć aktywną zawodowo skrzypaczką barokową. Dużo z nim jeszcze takim małym jeździłam na koncerty. Jak byłam też z nim w ciąży, to postanowiłyśmy z moją mamą napisać książkę taką o naszej rodzinie, ale bardzo specyficzną, to znaczy śpiewnik, bo nasza rodzina, tak jak mówiłam, od strony mamy jest rodziną dosyć muzyczną i zawsze takie śpiewanie nieprofesjonalne, tylko takie domowe było ważne. I w moim domu rodzinnym też dużo pamiętam śpiewania ze strony mamy, ale ciotki też sióstr mojej babci, bo babci nie pamiętam, natomiast siostry mojej babci pamiętam i też właśnie dużo, dużo tego śpiewania było. Mojej mamy w ogóle pierwszym językiem był jidysz, natomiast do mnie mówiła po polsku, ale śpiewała mi w jidysz, więc ja jestem tak usłuchana z tym językiem, mimo że go nie znam i w nim nie mówię. I postanowiłyśmy właśnie spisać te nasze rodzinne piosenki jidysz, które nie są tymi najbardziej znanymi szlagierami w jidysz, tylko są zupełnie inne. A ciocia też się postanowiła dołączyć do tego projektu, siostra mojej mamy. I ona z kolei spisała kiedyś niguny hasyckie z naszej rodziny.
więc też postanowiłyśmy je dołączyć do tej książki. Także jak ja byłam w ciąży z Dawidem, to pracowałyśmy nad tą książką i no jakoś dosłownie dzień przed porodem kończyłam ostatnie słowa z niej. Także też to jakoś dla mnie było ważne, że się tym zajmuję, a tu kolejne pokolenie przychodzi na świat. Zresztą dużo też śpiewałam synkowi i jak jeszcze był w brzuchu i po urodzeniu. No w ogóle wiadomo, że z małymi dziećmi to śpiewanie dobrze działa, więc tak wróciłam do tych piosenek. W sumie nie miałam z nimi za dużo kontaktu, poza tym, że sobie nucę czasem do gotowania albo coś, to też jak najbardziej. Czasem nucę to, co gram po prostu, a czasem właśnie te melodie z dzieciństwa. Wracając do jeszcze edukacji muzycznej, tej przedszkolnej, to pani Ula nas uczyła głównie piosenek hebrajskich, po hebrajsku. Takie pewnie łatwiej było znaleźć i się nauczyć. Chodziłam też na takie jako dziecko zajęcia do teatru żydowskiego raz w tygodniu muzyczne i tam czasem się uczyliśmy rzeczywiście piosenek w jidysz, ale też one były inne niż te z mojego rodzinnego domu, więc w sumie na większość z tych piosenek nie natknęłam się nigdzie indziej. Także uznałyśmy, że to jest cenne i warto to spisać. Jak Dawid był mały, to najpierw z nim dużo jeździłam, ale potem to jeżdżenie, jak już poszedł do przedszkola i tak dalej, się zrobiło trochę trudniejsze, znaczy najpierw do żłobka poszedł. A też dostałam, można powiedzieć, dwie propozycje prac, obie jakoś tam związane z judaizmem. Po pierwsze właśnie najpierw siostra mojego męża, Agnieszka, ta, która miała bunt nastoletni, ją znam dłużej niż jego, ona pracowała w Sochnucie, zajmując się alią, czyli imigracją do Izraela Żydów na podstawie prawa powrotu. Jak ona zaszła w drugą ciążę, to szukała kogoś na zastępstwo. Ja właśnie wtedy się zajmowałam graniem na skrzypcach, co było momentami intensywne, a momentami były przestoje w tych koncertach, bo się tam czekało na jakieś dotacje. Więc ona się mnie spytała, czy nie chciałabym jej zastępować przez półtora roku, czyli czas ciąży i takiego, powiedzmy, skróconego macierzyńskiego. No więc ja się zgodziłam i przez rok pracowałam tam i mi się to bardzo podobało. Chociaż no, wcześniej nigdy nie pracowałam tak w takich określonych godzinach, więc też było to trochę dziwne, ale wiedziałam, że jest to taka tymczasowa praca, więc mi to odpowiadało. I potem z kolei ja, będąc na tym zastępstwie, też zaszłam w ciążę, właśnie wtedy, co się później z tej ciąży urodził Dawid. Więc tak się wymieniłyśmy, że ja akurat poszłam na zwolnienie przed porodem, a ona wróciła do pracy potem po swoim macierzyńskim. No i jakoś jak się dowiedziałam, jak Dawid miał więcej 2 lata chyba, to dowiedziałam się, że ona chce odejść z tej pracy i z tym się mnie spytała, czy ja nie chcę jej wziąć, bo pamiętała, że mi się ona podobała. No więc ja w międzyczasie z jakichś tam względów, no głównie finansowych, Sochnut zmniejszył to z całego etatu do pół i to była praca zdalna, więc tej pracy też było, no przynajmniej teoretycznie, mniej. Także ja uznałam, że mogłam to pogodzić spokojnie z koncertami i się zgodziłam i zajmuję się tym do tej pory. Sochnut w tej chwili nie ma biura. Ma oficjalny adres na Twardej, ale jest to takich do celów korespondencyjnych, a tak to pracuję z domu. Obecnie też w związku z pandemią się wywiady, które kiedyś się odbywały stacjonarnie, z każdym kandydatem, elementem procedury, najpierw się dostarcza dokumenty, potem się przeprowadza wywiad, także te wywiady się teraz odbywają przez Zooma jak na razie. No co oczywiście jest też wygodne w sytuacji, kiedy nie mamy biura, no bo wiadomo, że takiego wywiadu się nie robi w kawiarni czy na ulicy. Także od tego czasu pracuję na pół etatu, zajmując się alią i osobami, które chcą się przeprowadzić na stałe do Izraela.
A do tego, jak właśnie miałam promocję książki tego śpiewnika, Dawid wtedy miał kilka miesięcy, to na tę promocję przyszła pani Ula. Ta pani Ula, która uczyła mnie w przedszkolu zajęć muzycznych i która zdecydowała, że powinnam się zająć muzyką. I podeszła do mnie po tej promocji i powiedziała, że ma 82 lata i że jedyna praca, jaka jej została, to jest w przedszkolu żydowskim, bo po prostu tak to kocha, tak pochowała to przedszkole, że nie jest w stanie odejść i co roku mówi, to już mój ostatni rok, ale potem się okazuje, że jednak zostaje. No, a że też trochę tak robi, dlatego że chciałaby to przekazać nieprzypadkowej osobie. I uznała, że to ja jestem tą osobą, której to powinna przekazać. No bo mam wykształcenie muzyczne i jestem też ze środowiska, znam te piosenki, te, których ona mnie uczyła i te z domu. Także ja myślałam parę tygodni nad tą propozycją, no bo wydawała mi się ona nie do odrzucenia i taka jakby bardzo ważna, jeśli chodzi o moją historię. No tylko się zastanawiałam, czy logistycznie dam radę. Ale też właśnie w związku z tym, że Dawid się robił coraz większy, to koncertowanie stawało się coraz trudniejsze. No więc pomyślałam, że jak się nie da tego pogodzić, to też dobrze mieć stałą pracę, i która będzie związana z muzyką, bo nie chciałam też zajmować się tylko pracą biurową, chociażby nie wiem jak ciekawą w Sochnucie. No i zaczęłam, przez pierwszy rok chodziłam do pani Uli, jeszcze ona wtedy pracowała tam. A ja chodziłam i obserwowałam te zajęcia, brałam w nich udział, czasem coś przejmowałam, no, szkoliła mnie jednym słowem. Było w ogóle bardzo ciekawie wrócić do przedszkola po latach, które sama kończyłam. To przedszkole oczywiście wygląda teraz zupełnie inaczej. Jest w jednym budynku ze szkołą Laudera, obecnie z podstawówką i z liceum, chociaż liceum się ma wyprowadzić jakoś niedługo, z tego co wiem. W przedszkole zajmuje tam parter. Są cztery grupy przedszkolne. Chyba rok po moim przyjściu tam został też otworzony taki żłobek kameralny. No i tam łączę, jedna chyba była nauczycielka jak przyszłam, która jeszcze była moją nauczycielką. A tak no to wiadomo, że większość kadry się zmieniła. Teraz jest tam kuchnia koszerna. Święta żydowskie są obchodzone jak najbardziej. Podczas Pesach jest przedszkole zamknięte. Podczas tych świąt żydowskich, kiedy się nie pracuje, to też jest zamknięte, ale odpowiednio wcześniej się rozmawia z dziećmi, robi się różne aktywności, różne zabawy, czasem jakieś uroczystości, jak na przykład na Hanukę czy na Purim. Są takie, że się też zaprasza rodziców. No i ja tam mam zajęcia umuzykalniające dwa razy w tygodniu z każdą grupą i staram się trochę wziąć od pani Uli, trochę od siebie, trochę od mojej rodziny, no a trochę też oczywiście z jakiejś tam bieżącego tego, czego się uczę. W przedszkolu chyba dwa lata po moim przyjściu tam poprosili mnie, żebym też objęła prowadzenie szabatów. Tam jest tak, że w piątki przedszkole jest trochę krócej czynne, zamyka się o 16:00. I takim wczesnym popołudniem robi się tam taki szabat symboliczny oczywiście ze wszystkimi grupami. I kiedyś to robiła rabinowa. Natomiast oni wyjechali, ten akurat rabin, którego żona to robiła, wyjechał do Izraela, bo miał tylko kontrakt na 4 lata. No i nie było komu tego robić, a też właśnie na szabatach się zwykle śpiewa i tak dalej. No więc jako, że ja jestem i od muzyki i robię sama szabaty w domu, to poprosili mnie o to, więc teraz też no, mam z każdą grupą 3 zajęcia tygodniowo, 2 takie tradycyjna rytmika umuzykalniająca i te muzyczne szabaty prowadzę i w ogóle bardzo to lubię. To jest taki miły czas, kiedy właśnie już właściwie w przedszkolu się nie odbywają takie normalne zajęcia, tylko tak wszyscy siedzą razem i sobie śpiewamy i robię te podstawowe błogosławieństwa,
kidusz w takiej skróconej wersji, żeby jednak maluchy to wytrzymały. I jesteśmy wtedy razem. Mniej więcej rok po moim rozpoczęciu pracy w przedszkolu urodziłam Maję, więc też poszłam na urlop macierzyński. Miałam taką przerwę. Zresztą to był ten rok, kiedy przyszła pandemia, więc w ogóle przez część czasu przedszkole było nieczynne. Mi też lekarz doradzał, no, żebym nie chodziła w tej sytuacji do placówki, gdzie jest dużo dzieci i dużo zarazków. A ja tu byłam w końcówce ciąży, także poszłam na zwolnienie. Potem przedszkole się zamknęło zaraz potem. I wróciłam rok temu z kawałkiem. I wtedy właśnie te szabaty zaczęłam prowadzić. Jakbyś mogła powiedzieć o tej historii rodziny. W takim sensie, jak ona jakby też funkcjonuje. Historia jakby twojej mamy, czy twojej babci, czy jakby rodziców. Też jak funkcjonuje tak jakby na co dzień, czy jak funkcjonowała wcześniej, jak się o tym dowiedziałaś. W domu rodzinnym mojej mamy w ogóle dosyć dużo się opowiadało o historii rodzinnej. Chyba było to takie zamierzone, że oni właśnie bardzo nie chcieli być tymi, którzy się wypierają swoich korzeni. I no moja mama mówi, że aż tak trochę za dużo, w sensie ona uważa, że to jest ogólnie dobra decyzja, natomiast no dosyć jej mówili szczegółowo zawsze, kto tam w jakiś sposób zginął, kto miał aborcję, a komu tam umarło dziecko przy porodzie i tak dalej, także ona się tak czuła też obarczona tą historią. Więc ona sama mi mówiła dużo, sporo takich anegdotek, ale też starała się mnie chronić jakby przed tą taką nadmiarem, z jakim ona się stykała. Trochę też wiem z jakichś wywiadów z nią, które po prostu czytałam jako czytelniczka. Ale większość oczywiście z opowiadań. Rodzina mojej mamy od strony jej matki, czyli mojej babci, pochodzi z Bereznego. To są tereny dzisiejszej Ukrainy. To był taki kilkutysięczny sztetl, gdzie mieszkali głównie Żydzi, ale też Ukraińcy i Polacy. Rodzina mojego dziadka, czyli ojca mojej mamy, o niej wiem dużo mniej, ze względu chyba na relację mojej mamy z jej tatą, która była taka trudnawa, ale też chyba on sam nie wiedział za dużo o tej rodzinie, więc może najpierw powiem o tej części, bo to jest krótka dosyć historia. Moja prababcia, czyli mama mojego dziadka, nazywała się Bejla. I po niej właśnie moja mama ma na imię. I ona miała dwójkę dzieci, mojego dziadka i jego siostrę Cyporę. I była samotną matką, a pracowała, więc jej było bardzo trudno. I podjęła decyzję, żeby swojego syna, czyli mojego dziadka, oddać do sierocińca, który był znany z tego, że miał dobrą edukację. Ze względu na to, żeby on odebrał tę edukację, to go tam oddała. I oczywiście go odwiedzała, mieli kontakt, no ale wychowywał się w tym sierocińcu, co też pewnie miało wpływ na to, jakim był człowiekiem. On był takim dosyć odludkiem. Moja babcia z kolei była z takiej rodziny bardzo mocno ze sobą związanej. Ona miała dużo sióstr i one mieszkały razem na różnych etapach życia i on jakby nie rozumiał tego i było to zazdrosne i różne też konflikty między moją babcią a dziadkiem. Na tym tle myślę, że powstawały. Ja go też pamiętam go jako takiego dosyć oschłego człowieka i trochę się go tak bałam. Rzadko się z nim w ogóle spotykaliśmy. On zmarł, jak miałam chyba 10 lat. Co ciekawe, on miał pretensje do swojej mamy o to, że go oddała do sierocińca i no, miał poczucie, że go porzuciła. A jego siostra Cypora z kolei miała pretensje do swojej mamy, że wybrała, że to on dostał edukację, a ona nie. Więc też relacje jego z tą siostrą były bardzo trudne. Ona potem wyemigrowała do Izraela ze swoją małą córeczką. I wiem, że moja babcia w tajemnicy przed swoim mężem, czyli moim dziadkiem, pisała
do niej listy, bo on zabraniał kontaktować się z tą swoją siostrą. Ta siostra w Izraelu zamieszkała, czyli siostra mojego dziadka, zamieszkała w kibucu Negba. Ja jak miałam 7 lat, to pojechałam z rodzicami do Izraela i ją tam odwiedziłam. Pamiętam, że bardzo ją polubiłam. Potem jak byłam w Izraelu, jak miałam 18 lat, 19, coś takiego, to ona już nie żyła i spotkałyśmy się w tym kibucu Negba z tą jej córką. O, więc ze strony mojego dziadka to chyba tyle. Moja babcia pochodziła z Berezna. Jej ojciec był ortodoksyjnym Żydem. Pracował jako kantor w tym Bereznem, w synagodze śpiewał. A poza tym też pracował w banku. I miał on 7 córek, z czego 2 zmarły, jedna jakoś tuż po urodzeniu, znaczy w okresie niemowlęctwa, a druga jako nastolatka. Więc o nich mało wiem. Jedna się nazywała Sorele, a druga Shifra. Ale nie pamiętam, która była która. Pozostało 5 córek, z czego jedna żyła w Bereznym, ponieważ dziadek właśnie, znaczy mój pradziadek był ortodoksyjnym Żydem i jego żona zmarła jakoś niedługo po urodzeniu ostatniej z tych 7 córek. Także on samotnie wychowywał, był ortodoksyjny, ale takie legendy krążą, moja mama i ciocia zresztą też o tym opowiadały, że jak na ortodoksyjnego człowieka bardzo był taki otwarty i tolerancyjny. Na przykład moja babcia kształciła się muzycznie w zakresie śpiewu, była śpiewaczką, a w tradycji żydowskiej kobiety nie mogą śpiewać solowo. Znaczy przepis jest taki, że mężczyzna nie może słuchać głosu kobiecego, więc kobiety raczej się nie kształciły w tym. Natomiast pradziadek podobno mówił, że skoro Hashem, Bóg dał jej taki głos i o tym marzy, to znaczy, że powinna to robić. Moi dziadkowie też nie mieli ślubu, bo oni nie byli religijni. W tym czasie nie było ślubów świeckich albo były bardzo trudne do zorganizowania, więc oni żyli bez ślubu. No i on też jakby nic nigdy im nie pytał o to. Tylko normalnie się z nimi kontaktował, jakby przyjął mojego dziadka jako swoją rodzinę. Także oni mieszkali w Bereznym. Ciotki mojej mamy, czyli moja babcia i jej siostry, pojechały do seminarium nauczycielskiego w Wilnie żydowskiego. I tam moja babcia poznała mojego dziadka, bo on też chodził do tego seminarium. Tam zaczęli się spotykać. Natomiast ich związek w ogóle, tak jak już chyba wspominałam, był taki dosyć trudny. Oni się właściwie cały czas rozstawali, schodzili, separowali, kłócili, godzili. I w tym seminarium byli razem, ale potem się rozstali. I moja babcia jeszcze tam została właśnie na studia do konserwatorium muzycznego, poszła. A potem znalazła pracę w tym konserwatorium, w ogóle zamknięto, jak oni mieli zdawać maturę. Rząd je zamknął, więc wiele osób z tego konserwatorium w ogóle nie dostało pracy. Ona dostała pracę w sanatorium Medema pod Warszawą. A mój dziadek pracował wtedy, nie miał stałej pracy, tylko tak dorywczo pracował w Łodzi. Oni jakoś się znowu potem zaczęli spotykać. I jak przyszła wojna, to byli z powrotem parą. Ciotki, jedna z tych ciotek Dwojra, czyli druga starszeństwa, najstarsza była Fejga. I potem była Dwojra. I Fejga była też w okolicach Warszawy, czy w Warszawie. I pozostałe ciotki, czyli Ewa i Gisia, też były w Warszawie. Natomiast Dwojra jakby została w Bereznem, mieszkała tam.
tam gdzie ich tata. I miała męża i czwórkę dzieci. No jak się zaczęła wojna, to oni podjęli decyzję, żeby uciekać i chcieli się dostać najpierw do tego Berezna. Także moi dziadkowie i te ciotki, które były w Warszawie razem jeszcze z jakimiś znajomymi, jedna z tych ciotek też miała męża i razem oni ruszyli na piechotę w większości na początku, później no wiadomo jakimś tam kombinowanym transportem. Dotarli do tego Berezna. Tam mój pradziadek, jak Sowieci tam weszli, to on stracił pracę w banku i w młynie pracował. Pracował w młynie i pamiętam, że od tych oparów dostał pylicy czy jakieś takie choroby i niedługo potem zmarł, ale wtedy jeszcze żył, jak oni tam dojechali. Moja babcia była wtedy w ciąży, jeszcze nie z moją mamą, tylko z jej starszą siostrą, ale na takim początku ciąży, że jeszcze nie było to ogólnie wiadomo. I w Bereznem było tak, że dwojry męża, czyli tej, która została w Bereznem i miała czwórkę dzieci, jej męża wysłali na Syberię i ona miała z nim i dzieci z nim pojechać, no ale oni bardzo nie chcieli oczywiście, żeby ona tam pojechała, bo uważali, że nic dobrego tam jej nie czeka i wywalczyli jakoś, żeby ona mogła zostać. Więc ona z czwórką dzieci została, a on pojechał, no i tak ironia losu sprawiła, że on przeżył, a ona nie. Ponieważ jej dzieci zachorowały, cała czwórka, na szkarlatynę i kiedy moi dziadkowie i pozostałe siostry podjęli decyzję o uciekaniu dalej, bo naziści wkraczali, to ona powiedziała, że zostanie jeszcze z dziećmi trochę i dołączy do nich później. No i niestety wszyscy zostali rozstrzelani tam. Dziadek zmarł na te pylice akurat też niedługo po ich wyjeździe. Oni jechali dalej na wschód. Mieli przystanek taki dłuższy w Kostromie, gdzie znaleźli pracę w fabryce. Wszyscy, to znaczy moja babcia, ona bardzo nie chciała pracować w fabryce, to oczywiście były strasznie ciężkie warunki pracy. Ona wtedy była w ciąży, chociaż tego jeszcze nie było widać. No i poszła i powiedziała, że mogą ją wysłać do łagru czy gdzieś, ale że ona się nie zgadza na pracę w fabryce. Oni się jej spytali, co ona w takim razie potrafi robić, no więc ona mówi, że ma wykształcenie muzyczne i że też ma doświadczenie w uczeniu dzieci. I oni powiedzieli, że to świetnie, bo akurat szukają nauczycielki do przedszkola. A do tego by się przydało, żeby ona stworzyła chór. Więc ona akurat dostała tam pracę, która jej dawała mnóstwo satysfakcji, bardzo jej się podobała i to uczenie w przedszkolu i tworzenie chóru było no, bardzo dobrą pracą. Natomiast no, reszta w fabryce miała bardzo ciężko. Nic tam nie było podobno. Wszyscy kradli, te moje ciotki, znaczy moje praciotki. Były zdaje się w tym względzie takie no, niezbyt zaradne życiowo, nie umiały się w to wpisać, więc im się tam nie zgadzały te spisywane towary, bo inni to wynosili i sprzedawali, z tego miał jakieś kłopoty. Jedna z babci pracowała, nie pamiętam gdzie pracowała, no w każdym razie wyrabiała, ona akurat dobrze sobie radziła, wyrabiała jakieś 500% normy, chociaż dostała najgorszą maszynę, bo akurat szefowa była Żydówką i się bała, że jak ona jej nie da najgorszej, no to będą ją posądzać, że specjalnie jej daje fory. No ale ona mimo, że miała najgorszą maszynę, to właśnie była bardzo, bardzo efektywna. W każdym razie oni pojechali dalej do terenów dzisiejszego Uzbekistanu. I tam moi dziadkowie się osiedlili w Ferganie, a ciotki, w tym jedna z tych ciotek miała męża, Ewa miała męża Marka, w Taszkencie.
i tam też jakieś oni ciężkie prace, znaczy mężczyznom dali jakieś koszmarne warunki pracy. Już nie pamiętam gdzie, w każdym razie ten Marek w ogóle tego nie przeżył. A mój dziadek no jako inwalida po prostu z tego wyszedł jako wrak i ledwo przeżył i udało się go gdzieś tam indziej zatrudnić po prostu w ostatniej chwili. Moja babcia wtedy już była w zaawansowanej ciąży, jeszcze w poprzednim miejscu urodziła. Liba się nazywała ta dziewczynka, siostra mojej mamy. I z kilkumiesięczną Libą oni się przenieśli do tego Uzbekistanu, do Fergany. W każdym razie ona tam miała małe dziecko. No i była sama z tym dzieckiem i to dziecko zachorowało na koklusz. I doradzono jej, żeby oddała to dziecko do szpitala w celu leczenia, a tam oni je położyli z dziećmi chorymi na dyfteryt bodajże. No w każdym razie dziecko złapało to drugie i zmarło. Także to jest taka siostra mojej mamy, której nigdy nie poznała. Podobno w kłótniach właśnie między moimi dziadkami regularnie wracała ta historia. Moja mama mówiła, że słyszała wielokrotnie, jak jej tata wypomina w awanturach jej mamie, że oddała ją do szpitala, przez to ona zmarła. Więc w Uzbekistanie urodziła się moja mama, w Ferganie właśnie, w 45 roku, 1 września. Urodziła się w szpitalu, natomiast podobno nie było tam ani lekarza, ani pielęgniarki, ani położnej, tylko moja prababcia, no, moja babcia sama tam rodziła, bardzo miała ciężki poród i była potem dosyć schorowana. Mówię o tym, ponieważ no już było wiadomo, że jest koniec wojny i że będzie można wracać do Polski. I moi dziadkowie postanowili się pobrać z takich no, praktycznych względów, bo po prostu się bali, że jak nie będą mieli papieru, to zostaną rozdzieleni w tym transporcie. Ale babcia była słaba i ostatecznie ten ślub poszła za nią koleżanka. Po prostu. No ale oczywiście dla nich to nie miało żadnego znaczenia takiego emocjonalnego, więc w papierach jest od tamtej pory, że są małżeństwem. I ruszyli. Oni byli w stałym kontakcie z tymi ciotkami w Taszkencie. Listowym oczywiście. Także postanowili też razem wracać i załapali się chyba na pierwszy albo drugi transport do Polski. Kilka miesięcy chyba wracali, w każdym razie długo, głównie pociągami towarowymi z postojami. Zabrali im podczas drogi dokumenty, władze zabrały wszystkie. Pamiętam, że też podobno była jakaś sprzeczka pomiędzy moimi dziadkami w trakcie tej drogi, bo moja mama ukryła wtedy jakiś swój dokument chyba ukończenia Akademii Muzycznej. No a dziadek jakby, nie wiem, czy to było po prostu jakaś taka wrodzona chęć bycia poprawnym, czy przypodobania się władzom, czy jakieś wbicia szpilki mojej babci. W każdym razie zwrócił jej uwagę przy tych władzach, że przecież tu jeszcze ma dokument, którego zapomniała. No więc pojechali do Świdnicy. Ich wywieźli. Znaczy wywieźli. No, transport tam dotarł. I w tej Świdnicy mieszkali do czasu, aż moja mama miała chyba 2 czy 3 lata. Dostali tam wszyscy pracę w szkole żydowskiej. Była tam szkoła żydowska, w której widysz się mówiło. I moja babcia była tam dyrektorką, a mój dziadek i te ciotki były nauczycielami. Co było trudne dla mojego dziadka, że jakby no jego żona ma wyższe stanowisko i podobno na zebraniach właśnie zawsze się odzywa jako pierwszy, że tu kierownictwo coś źle robi. No i w końcu ta sytuacja go przerosła i wyjechał stamtąd do Wrocławia i tam jakąś inną kobietę sobie znalazł. Natomiast
gdy właśnie moja mama miała chyba 2 lata, to ze Świdnicy przenieśli babcię do Warszawy, do szkoły żydowskiej na Pradze warszawskiej, i tam też jej dali mieszkanie na Jagiellońskiej, w którym to zresztą mieszkaniu ja przemieszkałam 21 lat mojego życia. No więc jak on się dowiedział, że ona się przeprowadziła do Warszawy, to opuścił Wrocław i z nią tam zamieszkał. I te ciotki też się przeprowadziły do Warszawy. Nie wiem, czy tę szkołę w Świdnicy chyba po prostu zamknięto żydowską, tak podejrzewam, ale nie jestem pewna. Szkołę żydowską w Warszawie też wkrótce zamknięto. Ona przez jakiś czas w niej pracowała, ale no po prostu z powodu braku wystarczającej liczby uczniów. Oczywiście te warunki uczenia powojenne też były bardzo specyficzne. Te klasy były bardzo zróżnicowane wiekowo, więc ci starsi też musieli mieć dużo takich pozalekcyjnych zajęć i chyba tym się głównie ciotki zajmowały, że właśnie w świetlicy miały z nimi takie zajęcia nadganiające. W Świdnicy też 2 z tych ciotek znalazły sobie mężów, Ewa i Gisia. Co więcej, ci mężowie byli braćmi. I zaszły mniej więcej w tym samym czasie w ciąży. Jeden z chłopców się urodził jeszcze w Świdnicy, a drugi już w Warszawie, ale między nimi jest no mniej niż rok różnicy. W Warszawie zamknięto szkołę żydowską. Moja babcia dostała pracę w Radiu Polskim na takiej stacji nadającej jidysz. Zresztą z tego co wiem, to ta stacja w ogóle nie była jakby w Polsce rozpowszechniona, tylko można jej było słuchać z zagranicy. Więc przez jakiś czas tam pracowała. Potem stację jidysz zamknięto i ona została w tym polskim radiu, już pracowała, tylko po prostu w bibliotece czy w jakichś innych działach, chyba ostatecznie w bibliotece wylądowała. Moja mama w domu siedziała z nianiami najpierw. W Świdnicy w ogóle to dosyć jest ciekawe. Miała nianię, która była Niemką, młodą nianię, która w czasie wojny była w Hitlerjugend. Ale moja mama mówiła, że jej rodzicom to w ogóle nie przeszkadzało, że widzieli, że ona jest jakby miłą dziewczyną i dobrą, i to jakby skąd była nie miała znaczenia, więc moja mama do niej mówiła jidysz, a ona do niej mówiła po niemiecku i się dobrze dogadywała. Moja mama mówi, że ją w ogóle pamięta i że ją bardzo lubiła. Natomiast w Warszawie miała jakieś nianie, których bardzo nie lubiła, zwłaszcza jakaś była taka pani Bolesława, która była podobno straszna. Panią Bolesławę babcia nakryła, jak tam wróciła któregoś dnia wcześniej z pracy, i pani Bolesława z rodziną zjadała jakieś kotlety, które tam to zostawiła dla mojej mamy. W każdym razie została zwolniona. Moja mama poszła do przedszkola, ale zachorowała na szkarlatynę, co się wiązało z jakimś tam długą nieobecnością. W przedszkolu już nie było dla niej miejsca i nie mogła tam wrócić po wyzdrowieniu. No, moja babcia pracowała, więc to był problem. I postanowiła siostra mojej babci, Fejga, ta najstarsza, która właśnie nie miała męża ani dziecka, że z nimi zamieszka. I wtedy zamieszkały razem tamte dwie pozostałe siostry ze swoimi mężami i synkami. I oni mieszkali wspólnie, a moja babcia z dziadkiem, moją mamą, mieszkali z tą praciotką moją, Fejgą. No i ta Fejga w ogóle w opowieściach mojej mamy się jawi jako taka bardzo ważna osoba, znacznie mam poczucie ważniejsza od jej mamy. No bo ta mama była po pierwsze dosyć nieobecna z racji tego, że pracowała, a po drugie no była taką osobą trochę oderwaną od rzeczywistości, bardzo wrażliwą. No i w każdym razie ta Fejga w praktyce wychowywała moją mamę i właśnie uczyła ją tych wszystkich piosenek i jakieś tam obserwowała ją podczas gotowania. Jeśli chodzi o tradycje żydowskie, to była rodzina świecka, ale bardzo mocno przywiązana do tradycji. Moi dziadkowie mieli tendencje lewicowe. Nie byli aktywnymi działaczami. Na pewno babcia nie, dziadek nie jestem pewna. W każdym razie ogólnie nie byli osobami religijnymi, natomiast bardzo oboje dużą wagę przywiązywali do identyfikacji jako Żydzi, do języka jidysz.
I też było w domu dużo takich zwyczajów, jakoś tam wyniesionych pewnie z tego domu ortodoksyjnego dziadka, że na przykład tam mięso się zawsze najpierw soliło, żeby ta krew z niego wyszła. Nigdy się nie dodawało do potraw mięsnych potraw mlecznych. Chałkę się piekło regularnie. Więc jakieś takie elementy żydowskie były. No i oczywiście się śpiewało te wszystkie piosenki, w większości świeckie, ale też były niguny czy jakieś pojedyncze modlitwy. Ciotki też i dziadek śpiewali dużo na głosy, bo byli jeszcze w Wilnie w chórze Gersteina przy teatrze i właśnie stamtąd mieli jakiś repertuar, także było dużo właśnie muzyki podobno w tym domu. No i potem się moja ciocia urodziła, ona jest 7 lat młodsza od mojej mamy, więc ona się urodziła już w Warszawie, też w tym domu na Jagiellońskiej i już wtedy ona już nie zna tak jidysz jak moja mama, w sensie rozumie, ale nie mówi, bo najwyraźniej rodzina się już na tyle jakby zasymilowała, że więcej było tego polskiego. To nie była podobno żadna świadoma decyzja odejścia od jidysz, tylko po prostu jeszcze w Świdnicy było tak, że oni się obracali właściwie w środowisku całkiem żydowskim. Mieli znajomych i tak dalej. A potem jak ona zaczęła w tym radiu pracować, no to po prostu więcej mieli znajomych polskich albo zasymilowanych Żydów, którzy już mówili po polsku. No jakoś do domu też to stopniowo zaczęło się wprowadzać. Także moja ciocia jak się urodziła i jak uczyła się mówić, to już w domu się mówiło po polsku. Z tą ciotką Fejgą mieszkali dosyć długo. Ojciec, czyli mój dziadek, się wyprowadził, jak chyba moja mama miała 19 lat ostatecznie i już mieszkał osobno. Ja pamiętam, że miał mieszkanie na Stalowej. A moja babcia i jej ta siostra Fejga zmarły. No także ich w ogóle nie pamiętam. Jedna zmarła jakoś tuż przed moim urodzeniem, druga po, ale także no nie poznałam ich niestety. I właśnie moja mama, dla niej też ta kultura żydowska i tradycja była bardzo ważna. No i jak się na to nałożyło właśnie to aktywowanie się środowiska żydowskiego, no to też zaczęła też bardziej obchodzić różne święta i edukować się żydowsko. Także to chyba tyle pamiętam, no przynajmniej tak z głowy od razu, jeśli chodzi o losy rodziny. Chodzi o taką jakby praktykę pamięci, czy jakby na co dzień, czy ze swoją mamą, czy z dziećmi, czy ta historia jakby gdzieś wraca, bo czy pani jakby ją jakby tak jakby opowiada, czy dużo jakby gdzieś tam te anegdotki krążą jak najbardziej. Oczywiście bardzo aktywna jest ta pamięć muzyczna, no bo to też nie wymaga takiego postanowienia, że no dobra, teraz rozmawiamy o rodzinie. Także jakoś tam jest, ale no nie wiem, czy coś mogę konkretniejszego powiedzieć, jeśli chodzi o to. Aha, ale czy przez muzykę, czy czy dużo nie wiem, śpiewacie w domu jakby na co dzień i jakby to się wiąże z jakimś jakby wspominaniem różnych osób czy sytuacji, czy... Tak, no czasem przy okazji śpiewania, no oczywiście jak mieszkałam z rodzicami, no to jakby więcej było tych okazji i niektóre te anegdotki się też powtarzały, więc łatwiej było zapamiętać. No ale ja też czasem swoim dzieciom się opowiadam, jeszcze raczej uważam, że są za małe na takie bardziej skomplikowane historie, ale właśnie staram się im jakby przekazać tradycje i rodzinne, i żydowskie, i oczywiście te melodie nasze rodzinne. Mhm. A czy też jakby na własną rękę gdzieś próbowała pani jakby coś, nie wiem, odwiedzać te miejsca, które tu się pojawiły w tej historii, albo... Nie. Nie, jak byłam
byłam, jak miałam 20 lat, z moimi rodzicami w Nowym Jorku, gdzie jest IWO, to archiwum, które ma, no z Wilna jest przeniesione. To tam właśnie, głównie moja mama tam siedziała, no bo ona jakby miała załatwiony wstęp, ja tam raz z nią poszłam, ale też opowiada mi na bieżąco właśnie, szukając różnych dokumentów. No w Świdnicy byłam i tam odnalazłam tę ulicę, która zresztą też się nazywa Jagiellońska, więc łatwo było zapamiętać, na której moi dziadkowie mieszkali i moja mama, jak była mała. Wcześniejsze mieszkanie wiem, że było na ulicy, która się wtedy nazywała Stalina, ale nie miałam już wtedy czasu, żeby szukać, jak ona się teraz nazywa, ponieważ Jagiellońska, no, nazywa się nadal Jagiellońska, to była łatwiejsza do znalezienia. O, w Bereznem nie byłam, byłoby to dosyć trudne teraz. Natomiast moja mama z ciocią wiem, że pojechały tam. Jakoś jak byłam nastolatką. No ale właściwie nic tam się nie zachowało. Także no, odwiedziły to miasteczko, to miejsce, ale w zasadzie nic. No, w Uzbekistanie też nie byłam, niewątpliwie moi dziadkowie tam mieszkali w jakiejś takiej lepiance, no to też oczywiście nie ma szans, żeby to było, ale no w sumie chciałam kiedyś pojechać, zobaczyć te Ferganę, ale nigdy tam nie byłam. Tutaj obok muzyki też pojawiały się jakby różne potrawy i takie jakby gotowanie. Czy w tej jakby tradycji kulinarnej też jakby gdzieś staracie się jakby zachować tą no właśnie, gdzieś jakby przez jakieś nawiązania, albo że to jest jakby potrawa, którą... Trochę się staramy, w ogóle ja bardzo lubię i gotować, i jeść, i moja mama też, natomiast ona dosyć źle wspomina te kuchnie swojego dzieciństwa, więc mało w sumie jest takich potraw wyniesionych, poza tym my też nie jemy mięsa, ani moja mama. Jak ja miałam 4 lata, to oznajmiłam, że nie chcę jeść mięsa i moi rodzice jakoś to uszanowali. Moja mama stwierdziła, że w sumie to dobry pretekst, żeby ona też przestała. Także no, te potrawy jakby mięsne z automatu wypadły. A z kolei inne właśnie mojej mamie się jakoś źle kojarzyły. Nie wiem, czy te ciotki źle gotowały, czy po prostu akurat nie trafiały w gusta kulinarne mojej mamy. W każdym razie nie ma tak dużo tych potraw. Rosół z kulkami, który ja uwielbiam, macowymi, zawsze mój tata gotuje, który z domu mojej mamy wzięli tradycję, że jedna z tych kulek jest większa. Podobno to jest tradycja z rodu Balszymtowa, od którego właśnie pochodzi rodzina mojej mamy. W każdym razie rzeczywiście robimy cały czas tak, że jedna ta kulka jest większa i moja mama dostaje tę większą, ja też dostaję tę większą. A tak to ten. Jakie jeszcze? Chomentasze robimy tradycyjnie na Purim. I właśnie najczęściej się je robi z ciasta kruchego, natomiast w domu mojej mamy się robiło z drożdżowego. To znaczy kiedyś, nie wiem, czy ta wersja z drożdżowego nie jest, że tak powiem, oryginalna. W każdym razie u nich się tak robiła. Może była równoległa, teraz się robi częściej z kruchego, ale u nas w domu się robi właśnie z drożdżowego ciasta. I tego ciasta zawsze jakoś za dużo wychodziło i robiło się też tradycyjnie wtedy z resztek ciasta knysze, czyli takie właśnie drożdżowe ciasto z nadzieniem z twarogu z podsmażoną cebulką, z solą i pieprzem. I my też zawsze w Purim to robimy. Więc to jest rzeczywiście taka z domu tradycja. Także ja od mojej mamy się bardzo dużo nauczyłam rzeczy takich z gotowania, ale ona właśnie po pierwsze kuchnia wegetariańska, po drugie też jak przyszły różne inne tradycje kulinarne do Polski, to w sumie i jej, i mnie się spodobały, także dużo gotujemy jakiejś kuchni azjatyckiej, czy nie wiem, meksykańskiej, czy jakiejś jeszcze innej, i tej kuchni żydowskiej nie ma jakoś bardzo dużo, ale na święta na pewno kultywujemy tradycje rodzinne. Mama też wspomina i ciocia zresztą też bardzo często, jak właśnie ta moja praciotka Fejga,
po której zresztą moja córka ma drugie imię, bo ona się nazywa Maja Fejga. Jak ciotka właśnie zaplatała chałkę i robiła to w jakiś taki niesłychanie szybki sposób, że robiła te takie no, węże, po czym w ogóle się, one się nie obejrzały, ona już była zapleciona i za jakąś magią im się wydawało. Ale właśnie chałkę też mój tata robi. Bardzo, bardzo dobry wypracował przepis, trochę dostał od jakiejś tam znajomej naszej, trochę sam opracował, w każdym razie może nie co tydzień, ale najczęściej robi chałki i właśnie nam też daje. Także mój tata jest od takich bardziej tradycyjnych rzeczy tak naprawdę częściej niż moja mama, która robi kreatywnie, improwizowanie i szybko. A czy z dziećmi też pieczecie chałki? Tak. Na Nowy Rok zawsze razem dekorujemy. Zawsze robimy taką okrągłą, tradycyjną, dużą chałę. Czasem tak plecioną, czasem inaczej. Staramy się też robić jakieś takie małe chałki, które co roku robimy inne. Kiedyś tam w kształcie ptaszków robiliśmy. Ostatnio w kształcie jabłek. Także różne wymyślamy. Zawsze też komentarz się razem pieczemy. Zwykle zapraszamy też taką naszą znajomą Agnieszkę Drodkiewicz na to pieczenie chomentarzy, razem je robimy, każdy tam jakieś nadzienie szykuje. W domu mojej mamy tradycyjnie się robiło chomentarze z makiem, także moja mama zawsze szykuje takie nadzienie. Ja akurat za tym smakiem to najmniej przepadam, więc mój tata zwykle robi też z powidłami śliwkowymi, a ja wymyślam jakieś takie zupełnie wariackie nadzienia. Bardziej współczesny, jakaś, nie wiem, pomarańcz z imbirem, albo chałwa z czekoladą, albo coś takiego. No w każdym razie mój synek też bardzo, bardzo lubi to lepienie chomentarzy. No bo poza tym oczywiście w przedszkolu też oni robią jakieś takie właśnie żydowskie i kulinarne rzeczy, więc też czasem nas czegoś uczy. A łatwo jest być wegetarianinem w takiej żydowskiej tradycji. Znaczy, czy jakby jest, nie wiem, wyobrażam sobie, że jakby dużo też jakby spotykacie się, chociaż pewnie sam sobie odpowiedziałem to pytanie z różnymi znajomymi i też jakby widzę, że ta kuchnia się zmienia pewnie. Jakby. Tak, no właśnie, zwłaszcza w Warszawie, no teraz wegetarianizm jest właściwie zawsze brany pod uwagę, jak są takie gminne sedery czy coś, to zawsze można wybrać opcję wegetariańską czy wegańską. Nawet jeśli mięsna też jest, kuchnia w ogóle w przedszkolu jest wyłącznie wegetariańska z tego względu, że łatwiej jest mleczną zrobić i taniej i wszyscy to mogą jeść. Także w żłobku żydowskim, do którego Maja chodzi, też jest ta kuchnia właśnie wegetariańska. Także raczej bym powiedziała, zresztą w ogóle podobno jest taka interpretacja koszeru, że koszer się właśnie wziął stąd, żeby zwierzę jak najmniej cierpiało podczas szybkiego zabicia i że jakby odpowiednikiem dzisiejszym jest wybór wegetariański. Także wiem, że nawet niektórzy rabiny właśnie uważają, że to jest jakby to, o co chodzi w jedzeniu żydowskim, że można. Także nie, nasi znajomi też, niektórzy jedzą mięso, ale sporo nie je mięsa. Ci, co jedzą, no to też to nie jest tak jak nie wiem, kiedyś, że sobie nie wyobrażają kolacji bez mięsa, tylko nawet ci, co jedzą mięso, to i tak często robią jedzenie wegetariańskie, więc nie jest to żaden problem. Czasem jemy rybę właśnie, śledzie są mojej mamy. Ja sama ryby nie przygotowuję, ale zjadam, jak jestem u kogoś. Czym dla pani jest ta żydowskość, ta tradycja żydowska, właśnie tożsamość żydowska, jak też w takiej praktyce bardziej, jak pani to rozumie? No dla mnie jest czymś naturalnym, tak bym powiedziała. Także nigdy jakoś nie miałam takich rozkmin i zastanawiania się wielkiego, czym to dla mnie jest. Jest to po prostu elementem mojej tożsamości i czymś takim oczywistym, naturalnym. Nigdy właśnie nie miałam problemu z tym, jak mówić o tym, że jestem Żydówką, czy coś, no bo to po prostu tak jak mam włosy takie, jak a nie inne, to,
To jest coś takiego naturalnego dla mnie. No i mam nadzieję, że dla moich dzieci też takie będzie. Na pewno jest jakoś to ważne w tym aspekcie bycia rodzicem. Jest to coś, co bym chciała przekazać. Cieszę się też, że jakby zawodowo mogę jakoś inne dzieci uczyć tego. Także jest to ważne, natomiast nie jest to coś, nad czym się jakoś bardzo pochylała, zastanawiała, organizowała, tylko raczej coś, co tak naturalnie przychodzi, czy gdzieś tam jest i zawsze było. To w takim razie, a jakie wartości się z tym wiążą? No na przykład podobno żydowską, taką świecką raczej tradycją jest traktowanie dzieci jako takich ludzi, jako takich określonych jednostek, szacunek do dzieci. Teraz to oczywiście jest tak, że w ogóle nurt rodzicielstwa raczej idą w tę stronę, więc to nie jest żadne osiągnięcie, ale i u mnie w domu, jak ja byłam dzieckiem i u mojej mamy w domu też, jak byłam dzieckiem, no to zawsze dzieci się traktowało, słuchało się, co mają do powiedzenia i się obdarzało je szacunkiem, ale też miały jakieś tam swoje zawsze obowiązki. Więc ja też to tak wspominam z dzieciństwa i miałam takie w ogóle poczucie jako dziecko, że jestem takim ważnym członkiem rodziny, a nie tylko dodatkiem, i też staram się to przekazywać, więc to z takich mniej oczywistych rzeczy to na pewno to. A jakie inne wartości? No na pewno taka otwartość, tolerancja. Myślę, że religia żydowska jest w ogóle dużo mniej taka dosłowna niż katolicka i dużo mniej rzeczy trzeba. Są te mitwy, które oczywiście dobrze robić, ale w sumie takich zakazów czy nakazów sztywnych jest bardzo mało. Judaizm też ma bardzo dużo tych odmian i można znaleźć coś dla siebie, i to jest dla mnie bardzo fajne, że można być Żydem na mnóstwo różnych sposobów i nie jest tak, że któryś jest gorszy, a któryś lepszy. Więc w przedszkolu też się staramy właśnie być otwarci. Tam jest nie są tylko dzieci żydowskie, nawet bym powiedziała, że większość dzieci nie jest żydowska. Są też dzieci innych wyznań, są też dzieci bezwyznaniowe, są też dzieci innych narodowości i jakby staramy się właśnie przekazywać jako taką wartość żydowską to otwarcie na drugiego człowieka i tolerancję. Jeszcze mam pytanie, bo pracuje Pani jakby przy organizowaniu Alii, tak? I jak, no właśnie, czyli jakby to są ludzie, którzy jakby poczuli się do tego, żeby jakby wyjechać do Izraela. Czy kiedyś jakby u Was się jakby pojawił taki w ogóle pomysł? I też jak, no właśnie, jakie miejsce jakby zajmuje tutaj Izrael jakby w tej Waszej? Jasne, więc jeśli chodzi o mnie, to Izrael jest dla mnie na pewno ważnym krajem. Jakoś tam się z nim identyfikuję, natomiast nigdy nie rozpatrywałam go jako takiego docelowego swojego kraju. Byłam tam no kilka razy, nie jakoś bardzo dużo, nie wiem, pewnie z 6. Czuję się tam dobrze, ale nie mówię, że się czuję u siebie. Nie mam poczucia, że to jest jakiś mój kraj. Pewnie gdyby jakoś tam okoliczności mnie tego skłoniły, to nie miałabym problemu z przeniesieniem się tam, bo się czuję dobrze. Ale też uważam, że mam takie samo prawo być tutaj jak ktoś, kto nie ma pochodzenia żydowskiego, i też uważam Polskę za mój kraj. Jest to kraj z dużą ilością wad, więc oczywiście myślimy co jakiś czas z mężem, czy się gdzieś nie wyprowadzić. Ale jakby nie podjęliśmy takiej decyzji i na razie jesteśmy od niej dalecy. Też właśnie no myślę, że to jest jakby ważne, że zostanie tutaj jest jakby przyznaniem, że mamy prawo do tego, żeby tu być, tak? I że to, że różne rzeczy są niefajne, to nie zmienia nam tego prawa ani go nie uchyla. Moja mama wiem, że też w paru momentach życiowych się zastanawiała, czy nie wyjechać z Polski, oczywiście głównie w 1968 roku.
ale z jakichś tam powodów się na to nie zdecydowała. Mówi nieraz teraz, że żałuje tego, więc ja może też będę żałować, jeśli nie wyjadę, a może wyjadę i nie będę żałować, albo też będę żałować, że wyjechałam. Także zostawiam sobie taką otwartą drogę. Nie jest tak, że całkowicie to neguję. Izrael też jest bardzo trudnym do życia krajem. I oczywiście to jest jedyne w swoim rodzaju, że można być Żydem i się czuć u siebie, tak? Bo tu jestem zawsze w mniejszości pod tym względem i zawsze będę. Natomiast pod takim względem praktycznym jest to zupełnie inny kulturowo kraj i bardzo trudny do życia, drogi i tak dalej. Więc też z tego względu pewnie bym się zastanawiała. Natomiast jak najbardziej rozumiem, że ktoś jest Żydem i chce mieszkać w Izraelu i jest to bardzo ciekawe i satysfakcjonujące móc pomagać tym ludziom. Co do ich motywacji, to oczywiście ile przypadków, tyle historii. Bardzo często ludzie po prostu mają dość Polski i chcą stąd uciec i Izrael jest takim krajem, do którego mogą to zrobić. Niektórzy są praktykującymi Żydami i uważają, że to jest konsekwencja tego. Jeśli są bardziej religijne, to tam też jest to dużo łatwiejsze, bo jest dużo koszernych sklepów, knajp i wszyscy wokół też można żyć w takim środowisku, że wszyscy przestrzegają tego samego. Więc na przykład wychowywanie dzieci też jest łatwiejsze. Niektórzy odkrywają, że są Żydami, na przykład uważają, że to jest jedyna droga do tego, żeby tym Żydem być. Niektórzy do rodziny wyjeżdżają. Także różnie bywa. Oczywiście trochę jest też takich osób, które wyjeżdżają, po czym się okazuje, że to nie jest to i albo wracają, albo jadą gdzieś indziej. Zawsze chyba zresztą jak w przypadku każdej zmiany kraju jest trochę osób, które uważają, że zmiana kraju rozwiąże ich problemy. No i wtedy najczęściej te problemy tak samo ich dopadają tam po jakimś czasie. A inni po prostu chcą żyć w ziemi obiecanej. Powiedziała Pani, że zawsze będzie tutaj jakby w mniejszości. A jak wygląda właśnie taka relacja też życia w, jakby Pani jakby to opisała, w takiej jakby społeczności, w stosunku jakby do tej większości, czy to się jakoś, czy są jakby dwa osobne światy, czy to jest, czy one się jakoś przeplatają i czy to jest naprawdę, czy to jest jakby takie duże poczucie jakby bycia w mniejszości, czy to bywa takim poczuciem, czy... To bardzo zależy. Na co dzień ja się obracam w środowisku oczywiście nie tylko żydowskim, ale powiedzmy warszawskim, tak właśnie absolwentów tego liceum, do którego chodziłam i tak dalej. I tu nawet jeśli to towarzystwo nie jest żydowskie, to jest jakoś tam podobne pod wieloma innymi względami i czuję się u siebie. Natomiast jak na przykład jeszcze więcej koncertowałam i jeździłam, współpracowałam z innymi osobami z różnych innych stron Polski, które są i z innego środowiska i z innej części Polski, to jakby widzę, że tych różnic jest znacznie więcej i tam jakby znacznie bardziej mam poczucie, że jestem w mniejszości jako Żydówka. Chociaż oczywiście tak naprawdę pewnie to nie wynika z tego tylko, że jestem Żydówką, oni są katolikami, tylko właśnie z tego, że jest dużo jakichś innych różnic środowiskowych, tak? Pewnie też ma znaczenie to, że osoby z Warszawy są mniej religijne i tak dalej, mniej w ogóle tradycyjne pod różnymi względami najczęściej. Ale pamiętam też z podstawówki, że miałam takie poczucie, że nie jestem u siebie do końca. To znaczy, tak jak w przedszkolu żydowskim się bardzo dobrze czułam i u siebie i potem w liceum też, chociaż nie było to liceum żydowskie, większość nie była żydowska, to w tej podstawówce muzycznej i na studiach muzycznych rzeczywiście miałam takie poczucie, że jestem inna. Że jestem inna. Z antysemityzmem się nie spotykałam tam bezpośrednio, bo też zawsze od razu mówiłam, że jestem Żydówką, czy jakoś to wynikało w rozmowie, czy wszyscy wiedzieli.
Więc nie było, ale z jakimiś różnymi stereotypami się czasem spotykałam. No czy po prostu no, widać to, nie mówiąc już o tym, że to środowisko muzyki dawnej też no, bardzo często są koncerty w kościołach i tak dalej, no więc nie wiem, jest msza, którą trzeba przeczekać, no i tam wszyscy się modlą poza mną, więc to jest takie czasem niezręczne. Natomiast nie miałam z tym takiego, czy nie mam z tym takiego problemu, że jakoś myślę cały czas o tym, że jestem w mniejszości, tak? Jeśli chodzi o takie codzienne życie warszawskie, to oczywiście utrzymuję też przyjaźnie z osobami, które Żydami nie są i nie mam poczucia, żeby byli inni ode mnie, czy żebym ja była inna od nich, bo mamy dużo wspólnych rzeczy innych ważnych. Mówiła Pani o swoim mężu, który został wychowany w tradycji takiej katolickiej, tak? Ale czy jakby ten... Wasze jakby spotkanie jakoś go jakby zmieniło, czy wrócił jakby do tradycji jakby żydowskiej, czy... To znaczy, nie mam poczucia, żeby nasze spotkanie go zmieniło. Jak myśmy się spotkali, to on już od tej tradycji katolickiej był bardzo daleko. Tak jak mówiłam, oni w domu, jego rodzice nie są religijni. Nie są tak naprawdę bardzo praktykującymi katolikami. To decyzja o chrzcie i o przystąpieniu do komunii wynikała raczej, myślę, z takiej troski, którą jego mama ma, żeby się właśnie nie wyróżniać, bo ona ma z kolei jakieś tam rodzinne doświadczenia takie trochę traumatyczne i z 68 roku i z wcześniejsze, że właśnie no, zależy jej, żeby być podobnym do innych i to raczej z tego wynikało. Natomiast ja go poznałam no miał już 20 parę lat i od lat nie miał nic wspólnego, w sensie on po tej Komunii Świętej już nie chodził ani na religię, ani nie miał bierzmowania i tak dalej. Także był osobą całkiem świecką, a właśnie też siostrę miał, która już wtedy była bardzo aktywna w środowisku żydowskim i nie próbowała go wciągnąć do środowisku żydowskie, no ale pewnie jakoś tam siłą rzeczy się zaznajamiał trochę z żydowskimi tradycjami czy jakimiś znajomymi żydowskimi. Miał też właśnie tych znajomych, którzy niektórzy byli aktywni w żydowskich organizacjach młodzieżowych. Więc jakby to raczej tak płynnie, jak go poznałam, to był w takim momencie życia. No i później jakby on tak zgodził się, żeby ze mną świętować te szabaty, natomiast nie mam poczucia, żeby on się jakoś bardzo zmienił. Nie sprawia mu przykrości to, także to robi, ale pewnie gdyby nie było, to by tego nie robił i nie miałby takiej potrzeby.